czerwona seria. Buziaczki, moi mili, przed wami kolejna już lista najlepszych nietypowych horrorów z ostatnich lat. Jak zawsze zaznaczam, jest to kolejny odcinek szerzej zakrojonej horrorowej serii na kanale, którą od dziś będę sobie nazywał czerwoną serią, bo powody, no i miniaturki są czerwone. A tak sobie wymyśliłem. Dlatego polecam wam później zajrzeć do opisu oraz do różnego rodzaju playlist na kanale, by zobaczyć inne odcinki. A oczywiście słowem wstępu przypominam, horrory nietypowe to wszystkie wyrywające się jakoś wyraźnie głównym trendom gatunku. Odnajdziecie tu przedstawicieli tak zwanego post-horroru oraz po prostu wizje autorskie lub gatunkowo mocno się wyłamujące, ale nadal budujące poczucie grozy i tajemnicy. Lista oczywiście jest w pełni subiektywna i nie należy traktować konkretnych miejsc tak jeszcze super serio, bo wszystkie filmy w zasadzie są tutaj fajne, no ale może top 3 sobie zachowajmy, bo tutaj zawsze łuskam takie naprawdę świetne perełki. Każda kolejna lista z serii też nie stanowi przedłużenia poprzedniej, a jest jedynie alternatywą. W każdym odcinku mieszam dla was absolutnie wybitne tytuły z tymi troszeczkę mniej udanymi, ale nadal mogę was zapewnić, każda lista jest jakościowo pryma. Sort. W komentarzach piszcie, ile z tych tytułów widzieliście i co sami polecacie. Bo wiecie, tak jest w zasadzie cel tej serii, dzielenie się dobrymi tytułami pomiędzy miłośnikami horrorów. No i tyle słowa wstępu, no zacznijmy sobie polecać te pyszyn horrorki. Czołówka. Miejsce 10. Top otwieramy produkcją chyba najbliższą konwencjonalnej grozie, ale na tyle autorską, że szkoda byłoby to umieszczać gdziekolwiek indziej. Lords of Salem w reżyserii Roba Zombiego. Film, który jest niczym innym jak upustem fascynacji twórcy i został zachowany w rytmie jego teledyskowych osiągnięć. Jak tytuł wskazuje, w centrum intrygi stoją tutaj wiedźmy, ale tym razem splata się tu również z klątwami zapisanymi w nutach niepokojącej muzyki oraz diabelską hipnozą, mającą doprowadzić całość filmu do formy sennego koszmaru i wizji demonicznego gwałtu. Z tego z kolei wypływają kolejne motywy, jak chociażby lęk przed rodzicielstwem i porodem niechcianego dziecka. Rob Zombie dosłownie rozpływa się tutaj nad tropami z klasyki gatunku, jak na przykład Dzieci Ciemności, Dzieci Światłości, Strażnicy czy Dziecko Rosemary, ale zarazem fulguje formą tak bardzo, że finalnie dostajemy jedną z najoryginalniejszych wizji szatana oraz nieskrępowany niczym teledysk perwersyjnie bluźnierczych animacji, które, no umówmy się, naprawdę dają tutaj poczuć unikat kina grozy. A i tak na ucho wam powiem, że sama konstrukcja filmu też nawet miło nawiązuje do dzieł literackich cytowanych w świecie przedstawionym, więc moim zdaniem jest tutaj co łuskać i jest to bardziej przemyślane niż mogłoby się wydawać. No to na kwarantannę. Miejsce 9. A miejsce 9 to coś o wadze tony w kategorii smutek. Possum. Film, który polecam tylko wytrwałym widzom i takim gotowym na wydłużoną, nieco poetycką narrację traum i rozpaczy. Possum to w istocie obraz człowieka zniszczonego psychicznie na tak wiele sposobów, że trudno nam odkryć, co w filmie jest prawdą, a co wynikiem próby przepracowania zgnilizn przeszłości przez niesprawny emocjonalnie umysł. I chociaż wiem, nie brzmi to jeszcze jak horror, to finalnie we wszystko zaplątany jest jeszcze pajęczy stwór prześladujący tutaj głównego bohatera, który bardzo chętnie będzie się ślizgał po pajęczynie pęknięć jego skołatanego umysłu. Possum to po prostu wyprany z emocji pokaz melancholii i snucia się korytarzami pamięci, ale również odrzucenia i po prostu podejrzeń w małej społeczności. To powolny, narracyjnie wychłodzony byt, który u końca każe nam zwątpić w zasadzie we wszystko, co zobaczyliśmy. Wiecie, myśląc o tym filmie, w zasadzie mam w głowie inny tytuł, czyli Pająka Davida Cronenberga. No i ten pająk jest tutaj bardzo, bardzo znaczący. A ponieważ udało mi się wspomnieć Davida Cronenberga, to biorę sobie jedną gwiazdkę z nieba i przypinam do klaty. Zasłużyłem. Miejsce 8. A na 8 film udowadniający, że remake to nie zawsze zły pomysł. Bo tutaj wściekłość w reżyserii Sióstr Soska. Jest to remake klasycznego body horroru w reżyserii Davida Cronenberga. Druga gwiazdeczka!
Jednakże reżyserski siostrzany duet w zasadzie nie tyle skopiował tutaj oryginał, co nadał mu świeżości i zupełnie nowych kontekstów, czyniąc go tym samym zwariowanym przeglądem niemal wszystkich tropów współczesnego horroru o zabarwieniu takim artystyczno zaangażowanym. Bo oto, w sumie można wymieniać jak z karabinu, mamy tu konsumpcjonizm, korporacje, feminizm, medycyna przekraczająca kolejne granice i oczywiście pragnienie nieśmiertelności w blasku neonowych, drapieżnych wampiro-zombi. Jest wszystko! I dlatego też w pewnym sensie jest to cudo, które chociaż może wydawać się przeładowane, to trudno odmówić mu narracyjnej energii, a nawet aktualności w dobie COVID-19, bo no, temat bakterii i zaraźliwości no, jest tutaj mocno wyeksponowany. Ale nie tylko on. Tak więc naprawdę polecam wam się pobawić tym filmem i troszeczkę go porozrywać. Miejsce siódme. A tu serwuje kłamstwo. Bo oto na siódmym film bardziej w konwencji fantastycznej, baśniowej i tylko lekko mrocznej, ale zarazem tak uroczo wykręconej, że czułem, że fajnie uzupełni tę listę, pomimo, no nie będę tego ukrywał, gatunkowej rozbieżności. Bowiem tutaj listopad. Niech za reklamówkę posłuży to, że gdyby bardzo chciał, to taki film mógłby zrobić Jan Jakub Kolski. Zapraszam was tu bowiem do wsi, gdzie grasują wilkołaki, demony robotnicze porywające krowy w helikopterowym stylu, a na rozdrożu przehandlujecie swoją duszę z uroczo wykręconym, grubaśnym diabłem. Listopad to po prostu stopniowo rozwijający się baśniowy pergamin, który zaskakuje z każdym swoim obrotem, ale serwuje również opowieść o miłości, zazdrości, pożądaniu i stracie. Jest to folklorystyczny seans pełen przesądów i wiejskich rozterek, ale również takiego ciekawie ugrywanego humoru. No, powiem tak, gdyby filmy miały duszę, no to ten zdecydowanie miałby taką groteskową i rogatą. Diabły, 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 diabełki! Miejsce szóste. Okej, no i chyba kolejne niemal oszustwo, bo pozycję z miejsca szóstego, czyli nieoswojonych, łatwo w zasadzie podciągnąć pod zwykły dramat. No, ale jak głosi tytuł tego topu, no nie poszukujemy klasycznej grozy, więc sorka. Nieoswojeni to świat prostych ludzi i nader codziennych problemów, ale zarazem jest to też plątanina kabli, przez które płynie napięcie seksualne, pragnienia, oczekiwania i skrywane wewnątrz nas żądze. To świat uczuć, wrażliwości i toksycznej energii nakazującej nam zaspokajać jedynie swoje fizyczne potrzeby. I chociaż około 70% filmu to właśnie zwykłe życie, dramaty, rozterki i analiza rozpadu rodziny, to reszta będzie unurzana w zupie live action hentai stworzonego jakby przez Davida Cronenberga w konwencji slow cinema. Ja na to mówię radosne wtorki. Powiem tylko tyle, no na swój sposób mieszanka wybuchowa, w której mackowate potwory pomagają nam zrozumieć nasze najbardziej skrywane pragnienia i odkryć jakąś prawdę o życiu. A, no tak, trzeci raz David Cronenberg. Trzecia gwiazdka! Puff! Miejsce piąte. Nie przyspieszamy, a zwalniamy, bo tutaj Hagazussa. Kolejny, wizyjny, powolny i zdecydowanie wymagający doświadczenia seans. Hagazussa to kolejny głos w temacie małych wiosek, wiedźm i uroków. Jednak w tym wydaniu realniejszy niż w kilku już omawianych w tych topach tytułach. Bowiem Hagazussa to opowieść o zaszczuciu i marginalizacji z racji no, folklorystycznych zabobonów i małomiasteczkowych uprzedzeń. To opowieść w pewnym sensie o stawaniu się potworem, by walczyć z potwornością. To film o zemście, obłędzie, figurze matki, kobiecości i poszukiwaniu spokoju w objęciach śmierci. Seans, który umie, naprawdę umie przytłoczyć swoim stylem, ale również emocjami, a czasami też pięknymi ujęciami natury, bo zdjęcia są świetne, i narkotycznymi wizjami grzybowymi. Grzyby. Halo? 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 Słychać mnie? Halo? Tak, 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 jestem, tak, tak. Dzień dobry, panie prezydencie. A nie, tak. A nie, wszystko w najlepszym porządku. U ojca też, tak, tak, dzięki. Nie, bo ja trochę nie mam czasu. Dzwonię tylko, żeby powiedzieć, że tak, udało mi się. W programie wspomniałem 3 razy Davida Cronenberga i perwersyjnie się oblizałem. Tak, tak, zgodnie z umową, tak, jestem gotowy, żeby zająć tron Polski. Widzimy się we wtorek. W sumie nie pożegnał się ze mną. Ale ja z nim też nie.
Miejsce czwarte. A przed podium zaserwujemy sobie tytuł, który w oryginale jest znany i wręcz legendarny, no ale dzisiaj to będzie jego remake, bowiem tutaj Suspiria Luki Guadagnino. Wiecie, jeżeli odtwarzać klasykę, to tylko i wyłącznie tak. Film Guadagnino to obraz o własnej energii i charakterze, naszpikowany nowymi pomysłami, rytmem i w zasadzie tonami nowych wątków. Suspiria to opowieść o pasji, z której dosłownie wypływa energia życiowa. To również film o wielkiej stracie i wojnie, ale nie przeszkadza to być mu również opowieścią o magii, wiedźmach i pradawnych siłach natury w żeńskiej i męskiej postaci. Powiem tylko tyle, że Suspiria to prawdziwy labirynt obłędu wojny i psychologii, w którym kolejne wątki jakby walczą o supremację, ale zarazem uzupełniają się i tworzą właśnie unikatowe przeżycie filmowe, bardzo różniące się od świetnego oryginału Dario Argento, ale dające naprawdę podobną też satysfakcję i, uwaga, krwawą rozkosz. Miejsce trzecie. Otwieramy podium. A na miejscu trzecim umieszczam Jesteśmy tym, co jemy. No i oczywiście, że wersję meksykańską. Jest to film, który w wielu opisach zostaje naprawdę brutalnie spłycony, jako po prostu opowieść o kanibalach. A tymczasem Jesteśmy tym, co jemy, to i owszem kanibalistyczny horror z elementami sektor religijnymi, ale to, co w nim najważniejsze, to w zasadzie warstwa dramatu rodzinnego. Ten film to w zasadzie obraz rozpadu tkanki rodzinnej, chowanych latami uraz i zdrad. Jednak zarazem jest to też opowieść o patriarchacie, przekazywaniu pochodni i dbania o rodzinę i po prostu urastaniu do roli głowy rodu, która musi dbać o wysłużone i racjonalne tradycje. Czyli w zasadzie tak jak w prawdziwym życiu. Jednak gdyby tego było mało, to dodatkowo w całokształcie jest to również obraz ukazujący demonizację środowisk wykluczonych, ukazujący wykluczenie ekonomiczne jako osobne uniwersum pogardy i rodzącego się w niej zabobonu i agresji, a nawet znajdziecie tu miejsce na wątki wykluczenia mniejszości seksualnych i mały coming out. Jest to dosłownie potok komentarzy, które faktycznie się mieszają i pomimo momentów braków subtelności działają dla wspólnego celu, którym jest stworzenie jednego z najciekawszych horrorów kanibalistycznych w historii kina i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Miejsce drugie. A na miejscu drugim obraz zdecydowanie spokojniejszy aniżeli wszystko, co dzisiaj omówiliśmy, zawieszony gdzieś pomiędzy Ziemią a kosmosem, a mianowicie Pod skórą ze Scarlett Johansson w roli głównej. Jakbym powiedział nazwisko reżysera, nikt by nie skojarzył. W zasadzie w pewnym sensie Pod skórą można potraktować jako taką artystyczną, urealnioną wizję obcego Ridleya Scotta, tylko zamiast kosmosu jest tutaj Szkocja, a potwora zastępuje piękna kobieta. Cel jednak jest podobny: upolować i zaciągnąć do swojego gniazda. Pod skórą to film ujmujący swoją prostotą i hipnotycznym klimatem, jaki roztacza główna bohaterka Laura. To polowanie i uwiedzenie oraz komentarz, że właśnie ważne jest to, co pod skórą, że piękno nie tworzy koniecznie pięknych ludzi, a to, co nieludzkie, może w istocie być wypełnione ludzką duszą, że kształt człowieka nie zapewnia ludzkich zachowań, a obiekt może być źródłem największej, najwspanialszej dobroci i delikatności. Ale tutaj już mowa o morale. A wcześniej pod skórą ugrywa jeszcze tonę naładowanego seksem klimatu onirycznego uprowadzenia przez obcych i doprawia go dyskusją o empatii oraz dosłownie dojrzewaniu emocjonalnym. A pływa to wszystko jeszcze w sytuacjach należących do kultury gwałtu i grania na strunach najniższych instynktów. Ja wiem, wielu teraz zapyta, ale chwila, moment, czy tutaj nie ma niczego o feminizmie i patriarchacie? No, szanujmy się, oczywiście, że jest. I to dużo. Sam smak. Z kolei narracyjnie wszystko ma tutaj układ bardzo, bardzo szanujący inteligencję widza i nie dający prostych, oczywistych odpowiedzi na talerzu. A i miejsce na eksperymenty formalne się znajdzie. Jak na przykład te niby udawane zaczepianie ludzi, ale tak naprawdę prawdziwe zaczepianie ludzi, którzy nie poznali Scarlett Johansson. Podobno. Podobno tak było. Miejsce pierwsze. No i mamy... Doczekaliśmy się na miejscu pierwszym wielki symbol faliczny. Lighthouse. Penis, penis, penis,
Homar i penis. Lighthouse to na moment nagrania najnowszy film Roberta Eggersa, któremu zawdzięczamy też, no, wspomnianą już w topach, Witch. Tym razem jednak jego film rozbija się o nieco inne tematy. To namaszczona faktem historia obłędu rodzącego się w latarni morskiej, rodem z historii Lovecrafta. Czarno-białe, wysmakowane zdjęcia i wizyjność projektu dodaje tu wszystkiemu nietypowego klimatu, a my nie do końca wiemy tak naprawdę, czy oglądamy jedynie spory dwóch samotnych alkoholików, czy faktycznie za wszystkim stoi jakaś demoniczna, podmorska moc. Eggers jednak nie byłby też sobą, gdyby wszystko właśnie było takie proste, bowiem z Lighthouse spokojnie wyłuskamy całe tony, ale o Boże, obsyp mnie tym. Interpretacyjnego bogactwa, to bowiem obraz o konflikcie pokoleń, gdzie zabobony ścierają się z racjonalną myślą, a mobbing z poszanowaniem własnego ja. Jest to bardziej współczesne, niż mogłoby się wydawać. Jednak Lighthouse to również sytuacje przemocowe, które pokazują nam po prostu starcia dwóch odyńców, które mają zaowocować szacunkiem w stadzie, z tą przewrotnością, że tym razem mamy tutaj tak naprawdę dwie walczące bety, które strasznie chcą sobie udowodnić, że są alfami w swego rodzaju konkursie pokazywania wspomnianych już penisów. Penis! 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 Ale to też tylko fasada, pod którą odnajdziemy z kolei historię o potrzebie uczucia, delikatności i zmęczeniu wynikającym z wiecznej walki stereotypowych wilczych samców. Ijo, alarm, alarm, alarm dla wszystkich ludziofobów. Są tutaj bowiem też wątki homoseksualne, tak więc uważajcie, bo Boże, obejrzycie i jeszcze przyjrzycie się jak w lustrze. Alarm, Power Rangers, alarm! A to wszystko jeszcze spokojnie posypiemy motywami rozbijającymi się o psychoanalizę, wyrzuty sumienia, alkoholizm i próby zapomnienia krzywd wyrządzonych nam lub wyrządzonych przez nas. Ale na finał, ojejku, dużo tego. Nie ma też co zapominać o całej otoczce mitologiczno-magicznej, w której oniryczne wizje syren przeplatają się z personalnym piekłem bohaterów, co buduje, no, po prostu fantastyczny niepokój i grozę. No, jest to po prostu skarbnica i właśnie dlatego w tym momencie, słuchajcie bardzo uważnie, to jest strumień, ogłaszam, że stworzę analizę filmu Lighthouse, taką dużą, więc jeżeli oglądasz ten materiał w 2030 roku, to być może jest już na kanale, bo ostatnio tak świetnie idzie mi nagrywanie. I to tyle na dziś, moi mili. Kolejna lista nietypowych filmów grozy za nami i możecie być pewni, że nie jest ostatnia, bo scenariusz czwartej już się pisze, a piąta powoli uzupełnia po prostu pyszyn tytułami. A nie mówiąc nawet o tym, że jeszcze mam przygotowaną taką specjalną retro nietypową listę. Tak więc słuchajcie, buziaczki moi mili, komentarze są wasze, wpisujcie tam swoje topy. Nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i trzymajcie się piekielnie, cieplutko, no, super demoniczny cmok, rogi i oczywiście diabły, 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 diabły. Diabełki.